Dla kibiców i samych zawodniczek jest to zawsze szczególne spotkanie. Przed nami koszykarskie derby Dolnego Śląska. W szóstej kolejce Basket Ligi Kobiet Ślęza Wrocław podejmie CCC Polkowice. Wrocławianki na razie są niepokonane. Widzę gromią swoje rywalki, a na europejskich parkietach także jeszcze nie zaznały porażki. Co innego CCC, które gra w kratkę, w lidze ma bilans 1-4. Co ciekawe, lepsze wyniki notuje w Eurolidze, gdzie ma na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki. Nie patrzymy na tabelę, wiemy, że walka na parkiecie będzie do ostatnich minut, mówi trener Ślęzy Arkadiusz Rusin. Ostatni sezon, 5 meczów półfinałowych i nasze zwycięstwo, czyli będzie ta chęć rewanżu na nas. No i gdzieś te zawsze te mecze derbowe tutaj miały swoją odpowiednią dawkę emocji. I na pewno tym razem tego nie zabraknie. Oba zespoły łączą grę w lidze i w pucharach. Na razie radzimy sobie z trudnym terminarzem, dodaje trener i szuka recepty na drużynę z Polkowic. Musimy powalczyć mocno na postapie z dwoma zawodniczkami amerykańskimi i to wyeliminować. Zobaczymy, dopiero od praktycznie tygodnia jest z nimi nowy gracz podkoszowy, Fak Benle, także ten zespół też się ciągle zgrywa. My zaczynamy zawsze od siebie i na tym się skupimy. Szarnizol Norman zaznaczy, że CCC to jeden z najsilniejszych zespołów w lidze, który miał słaby start i będzie starał się przełamać w derbach. Polkowice miały ostatnio trudne mecze, ale to zawsze był świetny zespół. Mają klasowe zawodniczki, będą głodne zwycięstwa. Przegrywały mecze, które powinny były wygrać. Każdy mecz w polskiej lidze będzie dla nas trudny. My możemy jedynie skupić się na treningach i być coraz lepsze. Tyle możemy zrobić. W niedzielę Szarnizol Norman liczy także na wsparcie publiczności. Mam nadzieję, że nasi kibice dopiszą. Są głośni, dopingują nas i my czujemy to wsparcie. Ich pomoc daje nam dodatkową motywację. Czasami daje nam to pomoc w trudnych momentach. Słyszymy, jak dopingują, krzyczą, dają z siebie wszystko i wtedy my dajemy z siebie jeszcze więcej dla nich. To wielka pomoc. Mam nadzieję na komplet widzów w niedzielę. Mecz odbędzie się o godzinie 17 w hali AWF przy Paderewskiego.